Cześć, witam was bardzo serdecznie na mapie Two Rivers. Tym razem jest ze mną Matt. Tylko gdzie on się schował? O, jest. O, witam. No, pojadłem sobie trochę tych jagódek. Jagód. Jesteś borówka, jagódki. Borówka. Dobra, nie śpiewam dalej, bo jeszcze o prawa autorskie się przyczepią. Nie, a jeśli już mowa... Nie. No może. A jeśli już mowa o jedzeniu, to mam dla widzów pytanie. Jakie? Jak nazywa się potrawa z wielu kur? Do wygrania oczywiście jest owa potrawa, jeśli dobrze odpowiecie. Potrawa z wielu kur, tak? Mhm. No to dobra, no to dobra. W takim razie jest nawet jakieś pytanko na początek. No, jest mały konkurs, nie? Do wygrania konkurs, właśnie. Konkurs, potrawa. Do wygrania właśnie ta potrawa. Potrawa. Jajko znalazłem. Ale zebrać nie mogę jajka. Gdzie jest? Bo tu nie ma jajka. Było jajko. Może już zebrałeś. Albo ja nie widzę, że zbieram. No dobra. Mniejsz... O, ja zebrałem jajko. Dobra, będzie już na potrawę. No, na drugi ten posiłek. Także my teraz takim szybkim i telepatycznym sposobem się przetransportujemy na pole do kombajnu. Czyli dwa palce na czoło i myślimy o tym miejscu. Wtajemniczeni powinni wiedzieć, o co chodzi. No tak, tak, tak. Dwa palce na czoło i jesteśmy już na polu rzepaku. I stoi jakiś tam sobie case już wcześniej przyszykowany, ostatnio sobie szykowaliśmy tego case'a i możemy ciąć, tylko tak. Kto będzie ciął? Gramy w papie, kamień, rzucę. Chcesz zagrać? Ja biorę kamień. Ale nie rzucaj, proszę cię, nie rzucaj. Dobra, dobra. To ja poszukam nożyczek. Daj kamienia. Poczekaj, poszukam nożyczek. Przy sobie nie mam. Co tam się jeszcze gra, papier, kamień, tylko nożyce? Tego, no. Tylko żeby nożyczki nie były za ostre, bo nie chcę stracić oka. No dobra, nie no kurde, nie mam nic przy sobie takiego papierowego ani nożyczkowego. Mam kamień, no, ty. Papiery masz. A może być kamień? Kamień na kamień to będzie remis. I co z tego? To zagramy później ale inną ja, grę. No, ale ja właśnie widzę papierowe drzewa, co masz z tyłu. Więc ale ja mam kamień. No dobra, to wygrałeś, bo masz większy. Jest, mam większy. Dobra, to w takim razie... Albo nie, zróbmy tak, że ja sobie zetnę z 5 minut, później ty. Dobra, bo ja idę do kultywatora. Bo był kamień na kamień, to wiesz, to remis. Że, no. Tylko, że ty zacząłeś pierwszy, bo masz większy kamień. No. Trzeba było sobie wybrać większy kamień. Masz za swoje. No, mogłem. No właśnie. Bo mamy taką... Znaczy Matt chce, żebyśmy zmienili mapę na nowszą wersję, tak? Ja chcę? No mówiłeś coś, że chcesz, że tak. To była propozycja. Proponowałeś, no tak, ale propozycja nie do odrzucenia, czyli chcesz. No dokładnie. I tam, co tam nowego jest w ogóle? No mapka ogólnie... ukształtowanie i te inne takie bajery wyglądają identycznie, tylko troszkę farma została zmieniona. Oraz co najważniejsze, został dodany mod, a dokładnie on się nazywa Soil Mod. No, mod tam... gleby. No i tam właśnie trzeba już trochę grzebać w tej glebie, żeby coś urosło. No i może być troszkę ciekawiej, szczególnie, że teraz kończymy tak jakby pierwszy sezon, bo ścinamy ostatnie pole. Ostatnie zasiane pole chyba, nic więcej prawdopodobnie nie ma. No to znowu trafię na ostatni odcinek. Znaczy wiesz, nie wiem czy zdążymy ściąć, bo jeszcze trzeba będzie zakultywować to pole, coś tam zasiać. A, no to tak na końcu jestem. No, można tak powiedzieć, że... I co tam w ogóle w tym modzie jest, bo ja się nie spotkałem się za bardzo tak z tym modem. Słyszałem o nim, ale nie przyglądałem się. Ja się też o nim dużo słyszałem już w 13, ale ciężko było znaleźć jakąś instrukcję, jak tego używać. Zwłaszcza, że instrukcje wszystkie były po albo angielsku, albo po niemiecku. Aha. Zresztą tutaj jest tak samo. Ale mniej więcej chodzi o to, że mamy pokazane pH gleby, mamy jakieś tam odżywienie gleby, jak to się nazywało tam. I jakiś współczynnik tam chwastów. Żyzność. No też może być. I to właśnie powiedzmy po skoszeniu. W skoszeniu właśnie nam rosną chwasty, trzeba je przepryskać. Do dyspozycji mamy jakieś 4 różne rodzaje oprysków na chwasty, które no, oczywiście. To fajnie. No to właśnie jest bardzo ciekawe i jeszcze tam trzeba uważać, jakie się stosuje na jakich chwast.
i co się tam wcześniej na przykład zasiało, to urosły też chwasty w czasie wzrostu, bo może to wybić rośliny, które zasiałeś, a chcesz, żeby zostały. Więc też trzeba na to uważać. To chyba będziesz musiał mi pomagać na początku. Sam jeszcze dokładnie to testuję. Znaczy to wiesz, widzowie może też coś pomogą. Tak może. Myślę, liczę na waszą pomoc. Mnie właśnie najbardziej tam to zadowoliło, że można już w końcu obornikiem normalnie też rozrzucać. Tam też jest takie coś, jeżeli się rozrzuci obornik w jakiejś tam już fazie konkretnej, tam pierwszej, drugiej czy trzeciej, to nie daje takiego efektu, jak się rozrzuca przed kultywacją. Daje mniejszy efekt. No właśnie, to trzeba będzie trochę przy tym posiedzieć, coś tam pogrzebać przy tym modzie, bo może być ciekawiej, dużo ciekawiej. No i już tam nie będzie wystarczało wiedzieć sobie siewnikiem z kultywacją. Tak, tak, tak. I też pewnie pomoc widzów, myślę, że może się przydać. Bo przecież, no na pewno przecież ktoś już na tym grał. Tak, a ja nie jestem aż tak obeznany, żeby wszystko od razu wiedzieć. Zwłaszcza, że codziennie wychodzi przynajmniej z 50 modów. No właśnie. Tak samo ja wolę sobie coś pomodelować, czy coś dla siebie zrobić, także nie mam tak czasu, żeby się wszystkim interesować. Jeszcze na początku, jak wyszedł FS, to tam dużo modów nie było, to jeszcze zdążyłem przeanalizować mniej więcej, a teraz to już jest ciężej. A coś takiego jak nawodnienie gleby też jest? Jest też nawodnienie, wilgotność. Jest wilgotność gleby? Jak się podlewa? No tam niby jest też, oddziaływuje na to deszcz. A no to tak, że też. Że on tam też trochę nawadnia. Są też specjalne opryski, jacie opryski. Po prostu wodę się wlewa do opryskiwacza. Takie lanie wody, nie? No dokładnie. Lanie wody. I co najlepsze, działa to też na oryginalnych, normalnie opryskiwaczach, więc nie trzeba mieć jakiegoś specjalnego modu. Tylko wystarczy podjechać tam, gdzie się tankuje nawóz i klawiszem O sobie można zmienić na wodę, na jakieś tam opryski lub jakieś tam, nawet chyba widziałem Roundup, bo była taka czaszka z X-em, więc będziemy Roundupem pryskać. No wszystko po sianiu. Nie, no po co po sianiu, przed żniwami. O, albo jeszcze lepiej, zrobimy sobie ścieżki technologiczne, opryskamy Roundupem. Sorry, tak ci przerwę. Mam też fajny mod, który właśnie robi te ścieżki technologiczne, więc można na nim też. No, pododaje się, tak, do następnego sezonu pododaje się jakieś mody i może będzie trochę ciekawiej. Tak, nie wiem czemu, ale zaczęło mi przycinać, może dlatego, że mam niewiele miejsca na dysku. Tak, zaczęliśmy nagrywać. No właśnie, też mi coś wolno zaczął ciągnik jeździć. Ja cię ogólnie gra chodzi płynnie, ale ciągnik jedzie 5 na godzinę. Się nie chcę rozpędzić za bardzo. Ping? Nie wiem, ja u mnie pingu nie ma. Musisz ty mi powiedzieć, jaki masz ping. 50. A no to spoko, jeszcze zacząłem tutaj omijać lekko. Także nie wiem, czemu są te przycinki. Możliwe, że dlatego właśnie, że mam mało miejsca. Mogłem sobie troszkę więcej miejsca na dysku zrobić. Ale tak już Albo nowy dysk. Albo nowy dysk, bo dysk też nie jest jakiejś tam pierwszej jakości. Mógł być lepszy. No i znowu omijam. Kurczę. Może tak na razie będziemy jechać. To co, że omijam, później się poprawi najwyżej. A ja już. Jak bizonem koszą też zostawiają pewnie jakieś tam kłoski. Nie, no ja już wcześniej mówiłem, że zawsze na polu coś zostanie. Nie ma tak, że wszystko się zawsze wykosi. No, ja tak samo właśnie mówię i jak gram z kimś i widzę, że on wycofuje kombajnem w agregatem i poprawia to, co zostawił, to mówię, zostaw to, przecież to albo ptaki wydziobały, jak się nie tak zasieje dobrze, albo po prostu coś się minęło i tyle, takie bardziej realne to jest. Serio, będę musiał następnym razem uważać z tym, żeby mieć więcej miejsca, bo tak już zauważyłem, że jak mam mało miejsca, to potrafi mi właśnie tak przycinać. Nie wiem czemu, w ogóle już. A, no, pełno już jest. Bo ty masz tylko jeden dysk w komputerze, tak? No tak, tak. Trzeba będzie coś, no, to też można. Trzeba będzie coś z tymi dyskami też zrobić. Kup SSD. No nie byłby to głupi pomysł, tylko że i nie tani. Ale poczekaj właśnie rok, bo słyszałem, że dyski SSD w 2016 roku, dzisiaj mam 2015, jakby kto nie wiedział. No tak. Mają stanieć strasznie dyski SSD i będą mniej więcej w cenie jak te dyski talerzowe. Nie wiem dlaczego, ale strasznie dużo tych plonów jest. Zmniejszyłem poziom trudności. Ale też rzepak bierzesz, kosisz, no tak, tak? Tak.
No i dużo jak na rzepak, jak tak mówisz, że dużo plonów. No i w ogóle wcześniej też było dużo, bo nie wiem, teraz jest poziom trudności normalny. Może to zostało z tego łatwego. Albo może po prostu dlatego, że jest pryskane, bo tu pryskane chyba też jest. Było pryskane. No. Chyba, że zmienić. Nie wiem, poziom trudności wpływa na plony też, nie? No tak troszeczkę. No to może. Ale zostaw teraz na tym swoim modzie, to będziesz musiał się trochę pomęczyć, żeby No w mieć sumie takie fakt. Zmienimy uprawy. później. Oczywiście na początku tam tych całej zabawy będziesz miał normalne, ale później jak ci spadnie ta wilgotność, te inne pH gleby, to trzeba już się trochę bawić. No, z tą wilgotnością zawsze mi brakowało czegoś takiego jak wysychanie gleby. Tylko nie wiem, czy to jest problem właśnie z tą wilgotnością, bo u mnie zawsze pola są jakby po oprysku. Taki kolor mają. Możliwe, że tak, bo wiesz. No, mokra No, ziemia, mokra wyschnie, to ziemia, wtedy jest wyschnie. takie. Może to właśnie od jakiegoś procentu, bo tam na procenty to pokazuje. Standardowe jest chyba 57%. Jeżeli spanie poniżej jakiejś tam wartości, to może się zrobi jasne No pole. tak jak teraz, to są te upały, jest tak, no chociaż teraz troszkę się ochłodziło i coś tam mniej więcej popada, ale ogólnie i w tamtym roku lato było dość upalne i też zbyt mokro nie było. Którędy to pojechać? Tu może tak pojadę. Przez środek. Najwyżej tam jeszcze się poprawi później, jak się będzie A, siało. tu jesteś. A. To bo mówi, to ci, a chociaż i tak masz pusty, pełen kombajn, no to nie masz co robić. No, tak jest teraz gorąco, wszystko schnie. Normalnie jak z soil modem. No właśnie, tak słyszałem dzisiaj agrobiznes, tak przelotnie oglądałem. I wyszło na to, że w zachodniopomorskim prawie wszędzie są susze, a u mnie właśnie w zachodniopomorskiej, w mojej części, są burze. No. Więc zawsze są inni poszkodowani, zawsze są, a my zawsze jesteśmy uratowani. No, u mnie są straszne susze. Ostatnio właśnie w nocy troszkę popadało, ale to co tam popadało? Ziemia tam, nie wiem, z 10 cm może trochę wilgoci jest, a później znowu piach. No, nawet się dobrze to nie wsiąknie w ziemię, No, bo to rano już jeszcze trochę kto chłodno. podlewa, to i ma. A jak ktoś nie ma czym podlewać, to schnie. Może tak będzie Konewką. mieszkać. No, konewką pole troszkę trzeba będzie. Troszkę by trzeba było się nachodzić. I trochę tych konewek trzeba byłoby mieć. Jezu, trzeba rurkę złożyć. Żeby Gdybyś móc miał tego dalej. dużego New Holanda, nie miałbyś problemu z rurą. Wiesz, no. Tam dalej nie dali kolizji. Ale tak już. Żeby to ładnie wyglądało, nie tak skracą i w ogóle. Złożyłem sobie rurkę. A ciekawe, czy tylko tak, nie wiem, rok, dwa będzie susza i później. Później w miarę będzie normalnie, czy już tak ciągle teraz będą te susze? Bo niby jest to ocieplenie klimatu, nie? No niby tak. Jak. A to może być takie cykliczne, że właśnie są teraz te susze przez jakiś czas, potem ustąpi, bo podobno też tak parę tysięcy lat temu też takie coś No było. jeszcze. Jakieś tam jakieś przebiegunowania, jakieś epoki lodowcowe, to teraz Możliwe, też już możliwe. może. Czy wiesz? Tylko, że oczywiście epoka lodowca to za parę lat raczej nie powstanie, No, bez przesady. te lodowce, te lodolody, te jęzory, co do Polski No. sięgały, tam wiesz. No teraz taki jęzor, co do Polski sięgnie, to raczej za naszego życia nie będzie. No, raczej nie, a szkoda, bo byśmy zobaczyli Mańka i Sida, Elkę i Brzoskwinkę i jej braci. No, A cię wujków, to Brzoskwinki są wujkowie. mleczyków byśmy sobie pozbierali. No. Ale to ty byś pierwszy dostał tym jęzorem. No, niestety Byś tak. musiał uciekać sprzed jęzora. Mam piwnicę. Nie, Schowałem się pod tak. piwnicę. Byś się schował i byś czekał, aż ten jęzor stopnieje. Byś się chyba nie doczekał. No, jakie zapasy na parę tysięcy lat sobie załatwić? No, może tysięcy to za dużo. Parę tysięcy. Kupisz sobie kilka konserw w puszce. Starczy. No, żeby tylko był prąd i jakiś dostęp do No internetu, a mogę wiesz co, siedzieć w piwnicy przez te prądu też by lata. raczej nie było. W zasięgu też. Ze śniegu bym sobie jakoś zrobił Antenę. jakiś tego.
Znaczy nie antenę, tylko paliwo ze śniegu bym wymyślił. By mi jakiś agregat chodził właśnie na śniegu. Agregat na śnieg. Kurde. No niby coś tam na wodę chyba jest już. Słyszałem kiedyś, że coś na wodę jest. Znaczy w ogóle są to elektrownie wodne. No. Ale one są duże. Elektrownią. Nie zrobię w piwnicy. Taką mini elektrownię wodną. Wiesz, taką przepompownię w ogóle. No. Byś sobie postawił dwie wanny. Dobra, idziemy. Pompował lód. Nie, ale to wiesz, jakby nawet i bez śniegu prąd wyłączyli, to już by chyba było ciężko. Przynajmniej teraz. Jakby coś się stało, żeby nagle prądu zabrakło. No, nasza cywilizacja niestety jest uzależniona od tego prądu. Prądu, czy... Jedna elektrownia pada, to pół województwa już się... Ale weź, tak się mówi, ale serio, pół, nie wiem, czy tam nawet jeden dzień prądu no. Nie ma. Już, że kurde, prądu nie ma, dzwoni się... No ja ci powiem, że nie pamiętam już, które to lata były, ale to chyba był 2010-2011. Chociaż nie, wcześniej nawet. Tłumie w zachodniopomorskim, jak były te takie nawałnice śniegu, takie duże opady, to u mnie nawet potrafiło napalić 2 metry śniegu i w Szczecinie połamało te linie wysokiego napięcia i przez 4 dni nie było w zachodniopomorskim, w większości w zachodniopomorskiego nie było w ogóle prądu. 2 metry śniegu? Jezu, to jak kiedy? To było, jeszcze śnieg w kwietniu padał. Kiedy ja 2 metry śniegu w kwietniu widziałem? Teraz w kwietniu, ale w ogóle, patrz. I też przez to są susze, bo jak śniegu nie ma, to nie ma co zasilać wody, nie? Bo tak to ze śniegu dużo się topiło i też trochę było na wiosnę było wody, a tak to nie ma. Nie ma śniegu, nie ma wody. Susza. Od lata do lata. A jak się śnieg, to za dużo. Od lata do lata. Nie, tam kiedy ostatnio było za dużo śniegu? No właśnie, dawno, dawno. Pamiętam tylko, tylko jedną chyba, jedną czy dwie zimy tak pamiętam, że... Jedna zima chyba taka była. Nie wiem, tam... Z 5-6 lat temu. Albo i więcej, nie wiem już. To była taka zima, co troszkę więcej tego śniegu było. Tak nie wiem, z metr może. I trzeba było też troszkę odwalać, żeby wyjechać. A ostatnio to nie ma. Nie ma nawet co odwalać. Ostatnio to tyle, ile napłakał. Tak. Żeby... I to jeszcze nie dość na Wielkanoc to tylko pada. Tak, na Wielkanoc to śniegu właśnie nie ma. Widziałem ciekawy obrazek. Znaczy nie, wiesz śnieg co? Napadał wiesz i wiesz co? Zrybowano właśnie królika. Wiesz co? Chociaż nie, na Wielkanoc chyba już nie było wtedy. Ale tak już dość późno ten śnieg padał któregoś roku. 2 czy 3 lata temu, nie? Wiem, że padał jeszcze. Ale już nie wiem. No to niby przez to ocieplenie klimatu, tak ludzie mówią, że pogoda się jakoś dziwaczy, zmieniła. Jest dziwna. No. Jest w zbiorniku. A tu sucho, a tu śnieg. Idziemy, rzucimy zaraz. Nie chciałem tego zrobić. Pomyliły mi się klawisze, kurczę. A co zrobiłeś? Wyłączyłem kombajn. No jakbyś zrobił tak na tym modzie, co chcę wrzucić, to byś miał takie 2 ładne paski przez zboże. Dlaczego? A, bo... Bo byś kołami wjechał. Nie, no bo mówię ci, że... Przecież tamto akurat to nie idzie tak idealnie, jak powiedzmy te ślady, te co widać na polu. No bo... Ale jakoś tam widać. Siatka pola jest troszkę mniej gęsta niż normalnie. I jak na pewno... Ale lepiej takie coś mieć no, niż tak, w ogóle. Tak. Na pewno trzeba uważać, żeby nie jeździć przez uprawy, daje realności. Bo wrzucamy kilka tych modów, żeby było ciekawiej następnym razem. Ale z tego co widzę, to troszkę chyba przestało mi ścinać. Ale mam nadzieję, że nie zabrakło miejsca. No właśnie, są dwie możliwości. Nie no, nie strasz mnie. Albo się dysk uspokoił, albo przestał nagrywać. Nie strasz mnie. Pilnuję mniej więcej czasu. Jeszcze mamy z 5 minut. Nie chcę tak długo przeciągać. To chcesz pokosić przez ostatnie 5 minut? Wiesz, co jak skończę ten przejazd, żeby nie było, co robię, żeby nie było tak, że grałeś w kamień i przegrałeś. Kamień mały i kamień duży. Mieliśmy tylko kamienie pod ręką. Tu taki był większy kamień, to mógłbyś wygrać. No były jeszcze drzewa, ale niestety drzewa nie wchodziły w grę. W kamień, drzewa i co tam jeszcze?
Ziemia. Kamień, drzewa i ziemia. No, na ci rymuje. Albo po prostu jakaś trawa, ziemia i kamień może by się znalazł. Takie polne kamień, papier, kamień, nożyczki. Gdzie ty w ogóle pojechałeś? Ja cię nie widzę. No, jestem koło pola 22. Ty mi zniknąłeś z radaru. I właśnie wysiadłem z ciągnika. Aż tam daleko. No, biegnę tam do ciebie, chociaż nie wiem, gdzie ty jesteś, bo cię na mapie jeszcze nie Ja widzę. też Przed nami biegnę, ja też miniaturce. biegnę. Ja sobie powiększyłem mapę, żeby cię zobaczyć, żeby cię namierzyć. Aha, Biegnę, biegniemy na biegnę. numer 18. Biegnę, biegnę, biegnę. Gdzie ty jesteś? O, widzę cię. O, też cię Widzę widzę. cię. Myślę, że lecisz, dlatego tak do góry patrzę sobie Nie, kamerą. nie leciałem. No dobra, to tak. Tam zostawiłem ci kombajn, a ty gdzie mi zostawiłeś ciągnik? Tam. No, troszkę w prawo. Troszkę nie widzę. Dobra, poszukam sobie. No, tam, w tamtą stronę Poszukam leciał. sobie. Fajna ta sieczka. No, kombajn łatwiej znaleźć, bo większy. I czerwony. Nawet stąd Tylko troszkę widać. ten skin rzepaku trochę dziwny, bo z daleka jak się No, patrzy, tak jakby nie to było. tylko górę No. widać, no. Kurde, ten skin serio taki dziwny trochę. No, jest bliska już Ta normalnie. przezroczystość jest. Też tak patrzyłem. Może w tej nowszej wersji coś z tym skinem zrobili. Nie? A nie, jakoś nie przyglądałem się rzepaku, bo nie wiedziałem, że takie coś właśnie jest. Ja też tak nie zwracałem uwagi za bardzo. Teraz przy cięciu tak patrzyłem, że z daleka mi się ten rzepak unosi nad polem. Wsiadamy do ciągnika. Zostawiłeś mi przygotowany do prac. Tak, wszystko opuszczone, rozłożone, Brudne. brudne. Ja ci chyba opróżniłem kombajn. Chociaż przyczepa pełna. No, był pusty. Chociaż przyczepa już jest pełna. No to nie wiem, czy zdążę napełnić kombajn do końca odcinka. Zdążysz, jeszcze z 5 minut jest. Przez 5 minut to można jeszcze napełnić kombajn i ten. No właśnie widzę, bo taki mały kawałeczek przejechałem tylko a 10% No, już. szybko to się strasznie napełnia. Może sobie tak ze środka pojedziemy. Chyba się nie zostawi. Się w kombanie jest Chyba fajnie. się. Chociaż, kurczę. No, zostawia się lekko. Ale co zrobisz? Trzeba wypracować własną technikę bez używania lusterek. Tak na pół błotnika trzeba jechać. No. Mam technikę. Znaczy lusterka to i tak tutaj tak średnio działają, bo na tej mapie się jakieś lusterka czarne robią. A tam właśnie na tej innej wersji to nie zauważyłem tego problemu. Może będzie lepiej. O tutaj te Chyba, że lusterka. to działa tylko tak na mój. No, tu te lusterka czarne się robią. A powiem ci, że ostatnio tak mi się zdarzyło na oryginalnej mapie. A to możliwe, że ogólnie w FS-ie tak się robi, nie tylko na tej mapie. No właśnie. Bo jechałem właśnie z tartaku, tą dróżką taką małą, wąską, koło rzeki. No wiem, I my patrzę, tam no i jeździliśmy, patrzę właśnie. kurde, tyle razy z pick-upami. No. I właśnie tak przejeżdżałem, patrzę się na lusterka i jechałem tym liberem, tym małą ładowarką. I lusterka mi znikły, mówię, co jest? Czy lusterka ci znikły, czy się czarne zrobiły? No, czarne, czarne, o co, o A, to bo właśnie mi mówię, chodzi. że ci znikły lusterka, żeby. Czy ktoś ukradł, czy co? A tak w locie odkręcić? Same odleciały. Może przyhaczyłeś o coś i się dziwisz. Może. Przyhaczyłeś o jakieś drzewo, czy co? Dlatego ścinałem wszystkie po kolei. Trzeba mieć szerokie drogi, ja to mówię. Szeroka droga i można jeździć z lusterkami. Żebyś tylko nie patrzały w ziemię, to można nim jeździć. Czy to wiesz, no to zależy w jakim maszynie, w jakiej maszynie. Nie wiem jak w tych ciągnikach, czy tam w ogóle maszynach z tych DLC. Tam się bardziej orientujesz, bo ty tam grałeś trochę, a ja nawet ich nie ruszałem. No, ogólnie to tego. Tam już są trochę lepiej ustawione. Tak? Popracowali nad tym. Ale mogliby jednak dać takie lusterka, które się uruchamiają w chudach, nie? Ale pod No. górkę ma troszkę ciężko. Ewentualnie jeszcze dacie regulację tych lusterek. Ciekawe, czy by dało radę takiego moda zrobić, żeby Jest ten nawet. obraz Znaczy jest. jest teraz. Nie wiem, czy na 1.3 działa, ale wiem, że na 1.1 działał. Ale także przerzucał obraz lusterek na taki obraz na chudach, na lusterkach.
A nie, nie, to taki nie. A Tylko, do że można było regulacji. sobie wyregulować. A do no. regulacji to coś tam też słyszałem o tym. Nie wiem jak teraz, czy on działa, bo słyszałem, że kilka modów przestało działać właśnie z patchem 1.3. No bo coś on tam zmieniał. Kurde, zahaczyłem kilka razy o drzewo, ale to nic. Nic się nie stało. Ten ciągnik jak. A to duże drzewo? Nie. Czy to tak nie ma? Kubki miałeś dalej. Nie. Zbyt dużo nie było, ale jednak przyhaczyłem. A wiesz co też jest trochę dziwne w FS-ie? Tak żeśmy ostatnio sobie grali. I tak, mieliśmy dwa ciągniki, nie? No. I ten największy kultywator, który ma największe zapotrzebowanie na moc. Nie wiem, tam ma Ten 400 Hotshot, tak? koni chyba. No, 400. No i jak weźmiesz dwa ciągniki, na przykład dwa te małe New Holandy, do jednego podczepisz ten kultywator i drugim będziesz pchał, to będzie ci szło. No my tak żeśmy. A te czwórki, tak? Znaczy, no ogólnie jakimiś mniejszymi ciągnikami. Tak, żeby łączna moc miała, nie wiem, ze 150 koni. To ciekawe. Tak żeśmy sobie zrobili ostatnio. Znaczy, no nie wiem. To może tutaj teraz zakupić hol, podczepić się pod przód, pod tył i ciągnąć. A nie wiem, jak to by działało, jakby się podczepiło pod ciągnik. Bo jak się pcha, to się pcha. A nie wiem, jak by to działało, jakby się ciągnęło. A to byłoby trzeba taki zrobić specjalny zaczep na dwa ciągniki. Do tego. Ale nawet można pchać z tyłu, to nie robi. Chyba, No. że kolizja jest, bo w którymś kultywatorze kolizja była taka podobna do rampy, nie? Jak się chciało pchać, to się wjeżdżało na ten. To możliwe w tym Lemkenie No, chyba chyba tak było. w Lemkenie, no. Bo on właśnie tak dziwnie ma to ułożone, to jest nie ramiona. I ten Lemken może służyć jako platforma do przewozu ciągników. No Można też. wjeżdżać tam. Nie ma szans chyba, żeby skończyć w ogóle kultywować. Chociaż dużo nie zostało, ale raczej nie zdążymy. Ja właśnie zaraz napełnię kombajn. Taki malutki paseczek został, ale to co? Jak napełnisz kombajn? No, A, 8, dobra. 99 i 100. I stop. A nie chcę znowu tak, bo bym dokończył już kultywować te pole, ale boję się o te miejsce na dysku, kurczę. Albo trzeba będzie dokupić nowy dysk. Albo coś innego wykombinować. Bo te twoje odcinki ważą od 50 giga w górę, nie? No, tak. Tak ważą troszkę sporo przed renderowaniem. No, bo chciałem zasugerować kupić pendrive'a i na pendrive'a No to to troszkę wszystko duży by nagrywać. był potrzebny. No, Może zawrócimy i ten 64 to paseczek minimum. tylko dokończymy. A później się. To ty tam nawracaj, ja wywalę przyczepę. No bo 1 tera to jest troszkę mało. Tak, ze 2 tera na filmy to by było spoko. Żeby się tak bardzo nie martwić o miejsce i nie usuwać No, wszystkiego od razu. przynajmniej przez parę odcinków nie martwić się o No i nie miejsce. usuwać tak od razu wszystkiego. Tak, żeby spokojnie sobie z 5 odcinków nagrać. No to wiesz, wtedy można by było sobie więcej gier nainstalować, a nie tak. Zainstalujesz jedną, musisz usuwać, bo ci miejsca zaraz braknie. Bo niby 1 tera to jest teraz bardzo mało. Ty to już masz 1 tera, ja mam dysk jeszcze 250. Tą główną, a przynoszę nam tylko te Ale ty 750, ale masz tam nie kilka, instaluję. no ale ty masz kilka dysków, nie? No właśnie, miałem kilka niedawno, ale musiałem jeden oddać, bo brat przywiózł mi dekoder i nie miał dysku akurat twardego, musiałem się pozbyć jednego. No ale i tak miałeś. Ja mam jeden tylko na razie. Więc albo trzeba będzie coś tu kupić, albo wiesz. Teraz to dyski talerzowe nie są aż takie drogie w porównaniu do SSD Jesteś na oczywiście. farmie? Właśnie To, po, to wjechałem z poczekaj nich. na tej farmie, to tam też w magiczny sposób z dotknięciem czoła się teleportuje. Dobra? No dobra, to ja już nakręcam. No i taki w magiczny sposób się teleportowałem. Gdzie ty jesteś? Zjeżdżam z górki. Jestem koło przyczepy zbierającej. A, z Czyli tamtej jestem na strony, bramie. dobra, już wiem, jesteś z tamtej strony. Tam, gdzie te chochoły są. Źle one się tak O, naprawdę widzę cię, nazywają. widzę cię. A, widzę ciebie też.
Tylko, że dziwną sprawę jeszcze zrobiłem, a czy się stała. Co się stało? Widziałeś, gdzie ciągnikiem zaparkowałem, nie? No tu, no. No, a wcisnąłem E i trafiłem tu od razu. Tu na kubkę z drzewem. Jak? Nie wiem właśnie, nie wiem, albo takiego laga złapałem, albo coś. Ten ciągnik jest tutaj, tu. No, tak, tu je zaparkowałem nim, ale wcisnąłem E i się znalazłem tu. A, to. No bo mniejsza z tym, dobra, chodźmy, mi się miejsce kończy. Dałem jednego palca na czoło, nie dwa. A, słabo zadziałało. Palec na czoło i jazda. Także to by było na koniec tego odcinka. Był ze mną Matt. No, żegnam się z wami. No także... Już chciałem powiedzieć witam. Nie. Więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Na razie.